Ciao amici sportivi, Atalanta gromi Cagliari, Lazio zatrzymuje Inter i mecz, którego nie było w Turynie. To dzisiejsze tematy na podsumowanie kolejki. Oprócz tego szybki przegląd tego, co działo się w zaległych meczach pierwszej kolejki Serie A. Ja nazywam się Filip Kotowicz i serdecznie zapraszam. Na dzień dobry. Już tradycyjnie dziękuję wszystkim za komentarze i sugestie pod filmikami o podsumowaniach kolejki. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną, cieszę się bardzo, że mogę nagrywać dla Was te podsumowania i że możemy razem iść przez całą Serie A, podsumując sobie mecze, które się rozgrywają podczas tych kolejek i mam nadzieję tak do końca tego sezonu i następnych. Na początku przejdźmy może do tego, co działo się w pozostałych meczach nierozegranych w terminie w pierwszej kolejce Serie A, ale zanim do tego, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, kanału Amici Sportivi. Nie przegapcie żadnego filmiku, kliknijcie subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek, będziecie pewni, że nie przegapicie żadnego filmiku, który dla Was nagraliśmy, a pamiętajcie, że oprócz przeglądu podsumowania kolejki jest również przegląd prasy od poniedziałku do piątku 8:30. Prowadzi go Marcin Nowomiejski. Są również nasze live'y, także jest co oglądać i czego słuchać. Czego słuchać, dlaczego? Bo jesteśmy również na Spotify'u i innych aplikacjach podcastowych. Znajdziecie nas również na Facebooku, na Twitterze i Instagramie. Także zapraszam, jest tego dużo, jest nas pełno w sieci. Miejmy nadzieję, że może będzie nas jeszcze więcej. A teraz już na spokojnie przechodzimy do tego, co działo się w ostatnich meczach pierwszej kolejki Serie A, w której to rozegrane zostały trzy zaległe mecze. Lazio uległo 1-4 Atalancie na własnym boisku na Stadio Olimpico. Atalanta rozgromiła praktycznie Rzymian. Oglądając ten mecz, wydawało mi się, że będzie on dość wyrównany, przynajmniej tak przypuszczałem jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, że to będzie wyrównany mecz Lazio i Atalanty, pamiętając oczywiście Lazio z poprzedniego sezonu, no i również Atalantę z poprzedniego sezonu. Atalanta tutaj pokazała, że ona jest mocniejszą stroną. Drużyna Gasperiniego zmiotła w pył Lazio i ta jedna bramka honorowa strzelona przez Rzymian na Stadio Olimpico nie ratuje Lazio w żaden sposób. Atalanta była stroną zdecydowanie przeważającą i pewnie pokonała drużynę przeciwną. No i to zdobyła kolejne 3 punkty, także Atalanta naprawdę będzie groźna w tym sezonie. Szczerze na to liczę. No bo jest to drużyna, która zaraża tym, że się ją lubi. Przynajmniej mnie kupili tym właśnie swoją grą, swoim stylem gry. Tym, jak Gasperini poukładał ten zespół, naprawdę można ten zespół lubić, można ten zespół kochać. To jest taka romantyczna strona calcio. W drugim meczu zaległej kolejki pierwszej Benevento przegrywa 2-5 z Interem. Inter rozpędzony, miażdży Beniaminka. Beniaminek jednak nie poddał się bez walki. Podopieczni Inzagiego strzelili te dwie bramki, natomiast no wiadomo, Inter był tutaj drużyną zdecydowanie przeważającą i zmiótł w pył Beniaminka. Niestety dla Benevento no nie był to dobry mecz, ale trudno się dziwić przy tak grającym Interze, żeby było inaczej. Także to nie jest żadna ujma tutaj dla Benevento. Dobrze, że postawili się, przynajmniej strzelili te dwie bramki. Myślę, że gdzieś to mieli wkalkulowane, to, że z Interem ten mecz będzie przegrany, także to Inzaghi myślę, że wkalkulował gdzieś sobie w straty. Oczywiście no, gdyby wygrali, gdyby zremisowali, byłoby to duże zaskoczenie. Zobaczymy, jak będą sobie radzić w dalszej części sezonu, ale no, dwie bramki strzelić takiemu Interowi, no to też gratulacje chociażby za to. W ostatnim meczu Udinese na własnym stadionie przegrywa 0-2 ze Specją. Beniaminek dość nieoczekiwanie tak naprawdę zdobywa tutaj 3 punkty w Udine. No i jest to pewne zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Nie spodziewałem się, że Udinese zagra tak słaby mecz, żeby ulec Beniaminkowi. Ale tak się właśnie stało. No i dobrze. I to były
mecze zaległe pierwszej kolejki Serie A, a tymczasem oczywiście przejdźmy do podsumowania trzeciej kolejki Serie A, której nie można się nudzić, bo jak się jest kibicem Calcio, jak się jest kibicem drużyn z Serie A, to wiadomo, że będzie ciekawie, że tutaj nie można się nudzić. To, co się dzieje w Serie A, to, co się dzieje we Włoszech, to czasami jest komediodramat albo tragikomedia nawet, ale o tym za chwilę. O tym za chwilę. Najpierw przejdźmy do meczu pierwszego, który dla Was wybrałem. Ogólnie wybrałem dla Was trzy mecze. Po raz kolejny, już tradycyjnie to będą trzy mecze, które chciałem z Wami omówić. Niestety właśnie Włosi pokrzyżowali mi trochę plany, no ale zanim o tym, przejdźmy do meczu numer 1. Mecz numer 1, Atalanta-Cagliari, 5-2. No, kolejny mecz, w którym Atalanta strzela co najmniej 3 bramki do przerwy. Tym razem były to aż 4 bramki do przerwy. Strzelali Luis Muriel dla Cagliari, Diego Godin, później Alejandro Gomez, Mario Paszalić, Duvan Zapata, João Pedro i na końcu na 5-2 sam Lammers. Także no, było na co popatrzeć. Atalanta grała pięknie. Utrata tych dwóch bramek to moim zdaniem wypadek przy pracy i przychylam się powoli do tego, co powiedział Alessandro Del Piero w swoim wywiadzie dla Sky Sport, że Atalanta jest oprócz Interu dla niego obecnie kandydatem do Scudetto. I muszę powiedzieć, że jest w tym przynajmniej ziarnko prawdy, ponieważ zdecydowanie Atalanta radzi sobie świetnie w tym momencie w Serie A. To jest trzeci mecz z takim wynikiem, tyle bramek strzelonych. Nie zatrzymują się, także Gasperini stworzył naprawdę świetny zespół, którego bardzo ciężko zatrzymać, którego ciężko pokonać. Atalanta traci te bramki, oczywiście, ale bardziej wygląda to obecnie na wypadek przy pracy, niż na to, że Atalanta miałaby przegrać swoje spotkanie, ponieważ strzela tych bramek dwa razy więcej. Dwa razy więcej. I to do tego ciekawych, pięknych bramek, no szczególnie tutaj Alejandro Gomez. Rewelacja zeszłego sezonu, najlepszy pomocnik zeszłego sezonu, tutaj bardzo aktywny również w tym meczu. Także drużyna Gasperiniego naprawdę została świetnie poukładana. Można się w niej zakochać. Muszę powiedzieć, że na co dzień oczywiście jestem kibicem Juventusu, to wszyscy już myślę wiedzą po naszych live'ach, które prowadzimy. Natomiast coraz bardziej podoba mi się Atalanta i to dziś będzie taki mój numer 2, wydaje mi się, tutaj w Serie A, ponieważ no naprawdę ta drużyna, tak jak już wspomniałem wcześniej, potrafi zarazić tym swoim romantyzmem, potrafi zarazić tym, jak grają i że to się podoba, bo to naprawdę może się podobać. Drugiej takiej drużyny w Serie A nie ma. Może taką małą Atalantą jest Sassuolo, ale mimo wszystko to nie to. Ponieważ Atalanta ma swój unikalny styl, strzelają dużo bramek, może trochę gorzej w obronie, ale tu jest ten radosny futbol. W ogóle w tym składzie, tak naprawdę, jeżeli dobrze się przyjrzeć, jeżeli chodzi o nazwiska, tam nie ma wielkich nazwisk, tak? Te nazwiska się dopiero rodzą, one dopiero wchodzą jakby na salony, a ta drużyna gra naprawdę zespołowo i szybki, zespołowy, piękny futbol z zawodnikami, którzy tak naprawdę wcześniej nie byli gdzieś znani, nie byli kojarzeni. Teraz coraz częściej mówi się właśnie o Papu Gomezie, mówi się o Duvanie Zapacie, o Gosensie, o Hate Boże. Także no naprawdę tych zawodników Atalanty zaczyna przybywać i kojarzą te nazwiska ludzie niezwiązani już z Calcio, niezwiązani już koniecznie z Serie A. Coraz więcej ludzi, którzy jest postronnymi widzami Serie A, widzi potencjał w Atalancie i widzi te nowe nazwiska. Zaczynają być te nazwiska chwalone i to jest naprawdę coś, co napawa dumą jako kibica Serie A, że taka drużyna jak Atalanta nagle pojawiła się i gra tak wspaniały futbol. Nagle. No, oczywiście od około 5 lat, tak, ta drużyna zaczyna się, jest zbudowana i widać te wyniki, widać jak Atalanta idzie do przodu, ale to jest mega progres tego, co zrobiła Atalanta.
porównując chociażby Atalantę z 98 roku do Atalanty, która jest dzisiaj. No mega przeskok przez tyle lat. Atalanta była średniakiem i od 5 lat zaczęła budować naprawdę silny zespół z pomysłem za wcale nieduże pieniądze przy świetnie trenującym ich Gasperinim. Także myślę, że to jest główny ojciec tego sukcesu tutaj Atalanty, który miał czas na to, żeby poukładać zespół i teraz zbiera tego żniwa. Naprawdę bardzo ciekawa drużyna, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o Atalantę, to warto ją oglądać. Natomiast jeżeli chodzi o rywala Atalanty w tym meczu, to Cagliari, no cóż, za porywającego spotkania nie zagrali. Co prawda strzelili te bramki, ale to już też tak bardziej bramki honorowe. Co ciekawe, bramkę strzela Godin, który jest nowym nabytkiem w Cagliari, w sumie jednym z, można powiedzieć, największych transferów, jakie kiedykolwiek Cagliari, najgłośniejszych transferów, które Cagliari dokonało na przestrzeni ostatnich lat. No i tak, no był Godin, który strzelił bramkę, nie zagrał wcale złego meczu, natomiast no, na tak rozpędzoną Atalantę to naprawdę no nie wystarczyło. Jeżeli chodzi o noty za ten mecz, to Atalanta, jak można było się spodziewać, nota wysoka, 7,5 za całokształt. Najlepszym zawodnikiem, no oczywiście Papu Gomez, Gasperini również zbiera 7,5 za ten mecz. W drużynie Cagliari, Eusebio Di Francesco i całe Cagliari na 5, a najlepszym zawodnikiem Cranio. Tak wyglądają noty za ten mecz. Jeżeli chodzi o same statystyki, no to tutaj przy wyniku 5-2 zaskakująca dość mała przewaga, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, bo 56% do 44%, 19 sytuacji bramkowych Atalanty do 7 Cagliari, z czego 14 strzałów celnych na bramkę i tylko 5 niecelnych. Cagliari jedynie 3 celne, ale 2 bramki. No i 4 strzały niecelne. Także tak się przedstawiają statystyki za mecz Atalanta-Cagliari. Wynik, przypominam, 5-2. No i Atalanta pewnie idzie w górę tabeli. Wspięła się już na sam szczyt. Także naprawdę warto oglądać dalej poczynania tej drużyny. No myślę, że jeszcze nie raz nas Atalanta zaskoczy tym, co potrafi. A tymczasem przejdźmy do kolejnego meczu. Kolejny mecz to Lazio-Inter. Lazio-Inter 1-1, bramki strzelali Lautaro Martinez i Milenkovic-Savic. W meczu nie zabrakło również czerwonych kartek, bo obie drużyny zarobiły po jednej czerwonej kartce. Na własne życzenie tak naprawdę Inter tego meczu nie wygrał. Był na początku drużyną lekko przeważającą, później to się odmieniło, Lazio nabrało wiatru w żagle. I kiedy już widać było, że rzeczywiście Lazio zaczyna się rozpędzać, no to wtedy właśnie ta sytuacja, po której Immobile otrzymuje czerwoną kartkę, został sprowokowany przez Arturo Vidala. Vidal zarobił w twarz. No i tak się skończyło rumakowanie. Tak się skończyło rumakowanie Lazio. Natomiast sam mecz, muszę powiedzieć, nie był porywający, może ze względu też na to, że rozochocony tym, że oglądałem mecz Atalanta-Cagliari, gdzie padło aż 7 bramek, 5 dla Atalanty, no to tutaj oglądając Lazio z Interem, no można było mieć lekki zawód, lekki niedosyt ze względu na to, że tutaj wynik tylko 1-1, ten mecz już nie był taki porywający, był wyrównany w zasadzie. Chociaż spodziewałem się, że Lazio, skoro dostało takie baty od Atalanty i Inter, który znowu zagrał świetny mecz z Benevento i był w gazie, myślałem, że spokojnie Inter wygra ten mecz z Lazio, natomiast tu okazuje się, że jest remis. Jest remis i to tak naprawdę na życzenie Interu. Ładna bramka Lautaro Martineza, którą strzelił. Odpowiada Milenkovic-Savic.
No i tak się zakończył ten mecz. Sensi również dostał czerwoną kartkę tak naprawdę tutaj, bo wspomniałem, że jedna i druga drużyna zarobiła po czerwonej kartce. Pierwszy zszedł Immobile, drugi właśnie Sensi. Również za brzydkie zachowanie odepchnął przeciwnika, chociaż niektórzy mówią, że jest to dość kontrowersyjna czerwona kartka, że w ogóle te czerwone kartki były kontrowersyjne i nie do końca zasłużone. No, czy tak było, czy nie, to zostawiam dla Was. Piszcie w komentarzach, co uważacie o tym. Czy rzeczywiście te czerwone kartki powinny być pokazane, czy one są właściwe, czy nie. Jestem ciekaw Waszych komentarzy. Z mojej perspektywy, jako widza zupełnie z boku, myślę, że przynajmniej ta dla Immobile jak najbardziej zasłużona. Ale jestem ciekaw Waszych opinii. Zobaczmy, co powiecie. No i tak to wygląda. Dobrze. Noty za mecz Lazio-Inter. Lazio 6,5 za całość. Inter również 6,5. Także Conte i Simone Inzaghi z taką notą, no widać, wyrównane. Najlepszy oczywiście w drużynie Lazio Milenkovic-Savic, najgorszy Cirio Immobile, jak można było się spodziewać po tej czerwonej kartce. No i analogiczna sytuacja, Sensi również ocena tylko 4, jako najgorszy zawodnik tego meczu w Interze, również z czerwoną kartką. No i Lautaro Martinez, strzelec bramki dla Interu. No ciężko o to, żeby noty i najlepszy i najgorszy zawodnik danej drużyny to byli inni niż ci, którzy zostali wybrani, no ze względu na to, że ci z czerwonymi kartkami, a ci z bramkami. Także tak to wygląda, ale widać, że po ocenach mecz dość wyrównany, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi natomiast o same statystyki, to 59% posiadania piłki do 41% dla Interu, sytuacji bramkowych 11 do 11, słuchajcie. Strzały na bramkę celne, również remis 5 do 5 i strzały niecelne, jak się można łatwo domyślić, również remis 6 do 6. Także no tutaj też ciekawa statystyka, spalone. Słuchajcie, 0 spalonych po jednej i po drugiej drużynie. Fauli 14 do 13 na korzyść albo niekorzyść Lazio. Czerwone kartki 1 do 1. Także po samych statystykach, oprócz tego posiadania piłki, można powiedzieć, że mecz rzeczywiście bardzo wyrównany, no i rzeczywiście tło tego meczu również takie było. Stąd też wynik remisowy, chociaż mimo wszystko uważam, że Inter zremisował ten mecz i nie wygrał tego meczu tak naprawdę na własne życzenie. Może Antonio Conte coś przemyśli, coś pozmienia, bo mając taką głębię składu i taką drużynę, myślę, że stać Inter na więcej i mogli ten mecz wygrać. Takie jest moje zdanie. Jakie jest wasze? Zapraszam do komentarzy. Powiedzcie, co o tym myślicie. Trzeci mecz, który chciałbym dla was omówić, a w zasadzie ciężko nazwać to meczem. Trzecie wydarzenie, które chciałem dla was omówić, to mecz, którego nie było. Mecz duchów. Juventus-Napoli. Juventus-Napoli, mecz nie odbył się ze względu na brak drużyny Napoli, nie pojawiła się na boisku. Jak wiecie bądź nie, jest to spowodowane tym, że w regionie Kampanii został wydany podobno rzekomo zakaz opuszczania tego regionu przez drużynę Napoli. Związane jest to z dwoma przypadkami koronawirusa, które pojawiły się w drużynie. Oczywiście chodzi tutaj o Elmasa i o Zielińskiego. I z tego powodu Napoli nie mogło podobno wybrać się do Turynu na mecz. Natomiast co dziwne i co w sumie ciekawe, podobna sytuacja w Salernitanie, która pojechała do Werony i mogła wyjechać z regionu Kampania, mogła rozegrać mecz. Napoli nie mogło, więc jest to dość dziwna sytuacja. Omawialiśmy ogólnie tą całe zamieszanie również na naszym live'ie Fuori Gioco, który miał być dedykowany właśnie pod mecz Juventus-Napoli. Meczu nie było, ale chłopaki, którzy prowadzili ten live, szeroko wypowiadali się na ten temat. No cóż, po takiej drużynie jak Napoli
Można było się spodziewać, że jednak nie będą robić takich jaj. Tym bardziej, że uważam, że mimo wszystko Napoli, gdyby przyjechało do Turynu, wcale nie musiałoby wyjeżdżać z workiem bramek załadowanych do ich bramki, bo myślę, że w obecnej sytuacji, przy tym jak Pirlo buduje drużynę i po tym, co widzieliśmy w meczu z Romą, to Napoli było w tym momencie drużyną, która była stawiana wyżej niż Juventus i moim zdaniem oni mogliby nawet wygrać ten mecz w Turynie, więc z tej perspektywy dziwi mnie to, że nie stawili się w Turynie. Jak donosiły media, Aurelio De Laurentiis wysłał nawet SMS-a do Andrei Agnelliego związanego z tym, że drużyna Napoli nie pojawi się na boisku. Agnelli oczywiście odpowiedział, że jest regulamin, są pewne reguły, Juventus wyjdzie na boisko, bo tak nakazują przepisy. Nikt nie powiedział im, że ten mecz nie ma zostać rozegrany. No i rzeczywiście Legia Serie A powiedziała, że mecz rozegrany być powinien. Stąd desygnowała też sędziów, sędziowie również stawili się na boisku. No i oczekiwano na przyjazd Napoli. Wiadomo było oczywiście, że Napoli nie dojedzie, natomiast zgodnie z regulaminem i zgodnie z regułami Juventus musiał czekać do końca pierwszej połowy na to, żeby zakończyć formalnie to spotkanie i wpisać w protokół, że drużyna przyjezdnych się nie stawiła. No i stąd teraz cały czas nie wiemy, w momencie nagrywania tego filmiku nadal nie wiemy, czy Napoli odda walkover Juventusowi i czy Juventus będzie miał 3 punkty dodatkowe zapewnione bez rozegrania meczu, czy jeszcze nie. Ja w tym momencie, kiedy nagrywam ten filmik, tego nie wiem. Cały czas śledziłem tą sytuację i cały czas nic nie wiadomo. Sędzia sportowy, który ma rozpatrywać tą sprawę, ma się tym zająć w środę po południu, bądź w czwartek nawet. Czekamy cały czas na te informacje. Jest to dość skomplikowana sprawa, nieprzyjemna w sumie, bo szkoda, że takie drużyny właśnie jak Juventus i Napoli nie mogły rozegrać tego meczu. Napoli się tłumaczy, że meczu nie mogły właśnie rozegrać, że nie mogły przyjechać, że mają ku temu powody i mają potwierdzenie na to, że się nie stawili. Lega Serie A mówi co innego, Juventus po prostu wychodzi na boisku, bo tak stanowi regulamin, także Juventus tutaj stroną nie jest. Oni co mieli zrobić, zrobili. Na boisko wyszli, byli przygotowani do rozegrania tego meczu. Andrea Pirlo nawet pokazał jedenastkę, która wystąpi od pierwszej minuty. Czy była to rzeczywista jedenastka, czy nie, tego się nie dowiemy. Natomiast była ona desygnowana i była gotowa do tego, żeby rozegrać mecz. Napoli nie przyjechało. Media mówią również, że tutaj dużo za uszami w tej sytuacji może mieć Aurelio De Laurentiis, który trochę przekombinował. Czy to jest prawda, czy nie? No to już jest bardziej spekulowanie i kontrowersyjna sytuacja. Również zachęcam Was do komentarzy na ten temat. Jak Wy widzicie postawę Napoli, postawę De Laurentiisa? Czy Juventus zachował się właściwie i tak naprawdę kto ma rację? Kto ma rację? Czy Napoli, czy Lega Serie A? I czy mecz powinien zostać rozegrany? Jak się domyślacie, not za ten mecz ani statystyk nie zaprezentuję, no ponieważ nie ma z czego. Bardzo chciałem, żeby ten mecz został rozegrany. Chciałem go omówić trochę szerzej. No niestety sytuacja niestety mi tego nie umożliwiła. Więc no szkoda, szkoda naprawdę. To był hit tak naprawdę tej kolejki. Wszyscy myślę, że czekaliśmy razem, aż ten mecz zostanie rozegrany. Ja czekałem na niego cały tydzień. Myślę, że Wy podobnie. No i jest to wielki zawód, że nie mógł on zostać rozegrany z różnych powodów. Osobiście nie chciałbym tutaj spekulować już. Ja po prostu chciałbym poczekać na te oficjalne wieści. Kto miał rację i dlaczego ten mecz nie został rozegrany. No i finalnie, czy Juventus otrzymuje 3 punkty i jest walkover, czy go nie ma. Osobiście uważam, że ten walkover się należy Juventusowi, ale nie dlatego, że jestem kibicem Juventusu, tylko dlatego, że Juventus w tym momencie stroną w ogóle tego sporu nie jest i wykonał swoją pracę
tak jak powinien, czyli stawili się na boisku, przyszli, skład został desygnowany i tak dalej, i tak dalej. Więc z czysto formalnych powodów Juventus wykonał to, co do niego należało. Mecz został zorganizowany, nikt tego meczu nie odwołał, więc skoro mecz nie został odwołany, no to wychodzimy na boisko i czekamy, co dalej. Stąd takie moje zdanie. Juventus powinien otrzymać tutaj walkover, natomiast mimo wszystko chciałbym poczekać na oficjalne informacje i na oficjalną informację przede wszystkim, czy ten walkover jest, czy go nie ma, no i wyjaśnienie całej sytuacji. To tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Tradycyjnie już chciałbym też Wam podsumować pozostałe mecze, które zostały rozegrane, których żałuję, że nie było mi dane obejrzeć z różnych powodów. Nastawiałem się na te trzy mecze, które właśnie dla Was przygotowałem. No tutaj właśnie sytuacja się zdarzyła taka, że mecz jeden nie został rozegrany. Szkoda. Myślę, że w przyszłej kolejce kochani Włosi nas nie zawiodą ostatecznie i będziemy mogli cieszyć się wszystkimi spotkaniami. Także przejdźmy teraz do pozostałych meczów. Milan 3-0 ze Specją. Nie było tutaj już, nie było niespodzianki. Specja przegrywa 3-0 z Milanem, który gra bardzo dobry mecz. Pewnie również idzie w górę tabeli. Benevento, i tutaj ciekawostka właśnie, Benevento wygrywa 1-0 z Bolonią, więc miła odmiana po tym, jak zostali rozgromieni przez Inter. No i tak jak mówię, tam mogło być to wkalkulowane, przegrana z Interem. Natomiast no tutaj Benevento skromnie, bo skromnie, 1-0, ale wygrywają z Bolonią, zdobywają kolejne 3 punkty. Jest to coś, co też pozwala na to, żeby bacznie obserwować Benevento w tej kampanii Serie A. Być może ten Beniaminek jeszcze coś namiesza. Parma, Hellas. 1-0 dla Parmy, również skromne zwycięstwo Parmy. Udinese przegrywa z Romą na własnym stadionie, również 1-0. Roma skromnie, bo skromnie, ale zaczyna wygrywać, zaczyna zdobywać punkty. I to jest, myślę, ważne dla tego klubu w perspektywie tego, że przecież zarobili walkovera przez niedopełnienie formalności odnośnie niezgłoszenia na tą listę, co trzeba swojego zawodnika. No i właśnie z Ellasem, mimo remisu 0-0, stracili 3 punkty. Więc te 3 punkty, które zdobyli teraz z Udinese, myślę, że przynajmniej im pomogą w dalszej kampanii. Sassuolo 4-1 z Crotone. Tak jak wspomniałem, Sassuolo, mała Atalanta, jeżeli to tak można nazwać. Pewnie 4-1 z Crotone. Fiorentina 1-2 z Sampdorią. I Fiorentina znowu zawodzi. Znowu zawodzi. I tak jak tutaj niektórzy uważali, i chyba nawet kolega Łukasz Chysa przedstawiał Fiorentinę jako czarnego konia w tych rozgrywkach. No, może czuć się chyba póki co zawiedziony postawą Fiorentiny, ponieważ no, na pewno ta drużyna nie gra tak, jak sobie tego wymarzyli kibice Fiołków. A dodatkowo, co ważne, myślę, że nawet bardzo ważne, wczoraj w ostatnim dniu Mercato, pod koniec praktycznie samego Mercato, Federico Chiesa opuszcza Florencję i przenosi się do Juventusu. I już to nie zadowoliło kibiców Fiorentiny. Tak jak kiedyś wspominałem, jak odchodził Roberto Baggio z Fiorentiny do Juventusu, to były zamieszki w całym mieście. Odchodził Felipe Melo. No tutaj jakoś to Fiołki przyjęły jeszcze z, powiedzmy, ze spokojem. Natomiast Felipe Melo, jak wiadomo, wielkim transferem do Juventusu się nie okazał. Kolejnym zawodnikiem, który przechodził z Florencji do Juventusu, był Federico Bernardeschi. Tutaj już też były głosy niezadowolenia. No i w tym momencie Federico Chiesa. No i znowu ten wybuch takiej złości kibiców Fiorentiny. Federico Chiesa przechodzi do Juventusu. Przechodzi testy medyczne jeszcze we Florencji. Nie przyjechał do Turynu na testy medyczne. Przeszedł je we Florencji i stamtąd od razu poleciał na zgrupowanie reprezentacji. No, ale kibice Fiorentiny oczywiście zdążyli już to skomentować, zdążyli już powiedzieć, że
hołubili, wychowywali tutaj Chiesę w swoim zespole, a on im się odwdzięcza w najgorszy możliwy sposób, czyli przechodzi do Juventusu i Fiorentina i Florencja przestają być jego domem, on jest tam już spalony, także no, ma powody do obawy Chiesa, co będzie, kiedy Juventus do Florencji przyjedzie na mecz. No, czy jakaś dodatkowa ochrona będzie potrzebna, czy może ktoś będzie rzucał w niego jajkami, kamieniami, to wszystko jest możliwe. Oczywiście to, co teraz mówię, to jest tylko, to są moje domysły, tak wcale być nie musi. Natomiast jest taka możliwość. Tak samo jak kiedyś palono koszulki Gonzalo Higuaina, jak przechodził z Neapolu do Juventusu, jak produkowano papier toaletowy z jego podobiznami. No tak tutaj właśnie we Florencji bardzo podobne sytuacje, aż tak jeszcze źle nie jest, ale fiołki tutaj naprawdę, ultrasi fiołków tak naprawdę, no mocno, mocno po Chiesie pocisnęli, że się tak wyrażę, i Chiesa no nie będzie miał miłych na pewno wspomnień z następnego przyjazdu do tego miasta już w koszulce Juventusu. I to był tak naprawdę ostatni mecz tej kolejki, ponieważ Genoa z Torino, ten mecz został przełożony ze względu na dużą ilość, bo aż 10 zakażeń w drużynie Genoi koronawirusem. No i to jakby ma też połączenie z Neapolem i właśnie z tym, że Napoli nie stawiło się w Turynie, ponieważ to właśnie po meczu z Genoą wygranym, przypomnijmy, 6-0 przez Napoli, Napoli okazało się ma dwa przypadki zakażenia. No także tutaj mecz Genoa-Torino i Juventus-Napoli trochę ze sobą połączone. Zobaczymy, jak sytuacja się dalej rozwinie, tak jak wspomniałem. Na koniec przejdźmy teraz do tabeli. Tabela. Atalanta na pierwszym miejscu, komplet punktów, z kompletem punktów również na drugim miejscu Milan, trzecie Sassuolo. Kto by sobie wyobrażał taką tabelę, takie trzy pierwsze miejsca w tabeli po trzech kolejkach? No, jest to ciekawe. Atalanta, Milan, Sassuolo. Czwarty Inter, piąte Napoli, przypomnijmy, bez rozegranego meczu z Juventusem. Kolejne Hellas Verona, Benevento. Ósmy Juventus, również no wiadomo z tym zaległym meczem, Lazio, Roma. To pierwsza dziesiątka w tabeli. Kolejne drużyny to Genoa, Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Spezia, Parma, Cagliari, Torino, Udinese i Crotone. Crotone, które jak wiadomo cały czas typowane jest do spadku, no i obecnie znajduje się właśnie w strefie spadkowej na końcu tabeli. No więc póki co przewidywania co do tej drużyny, przynajmniej w trzeciej kolejce, się cały czas zgadzają. Tak wygląda tabela, tak ona się prezentuje. To tyle ode mnie w tym odcinku. Cieszę się, że byliście ze mną. Zostawcie komentarze. Zadaję wam kilka pytań. Liczę na to, że na nie odpowiecie. Dla przypomnienia, powiedzcie, co myślicie o kontrowersyjnych bądź niekontrowersyjnych czerwonych kartkach w meczu Lazio-Inter i powiedzcie, co myślicie o meczu, którego nie było. Meczu, którego nie było między Juventusem a Napoli. Jak oceniacie postawę Aurelio De Laurentiisa? Jak oceniacie to, że Napoli się nie stawiło? I czy walkover powinien zostać przyznany Juventusowi, czy też nie? To tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!